Hej wszystkim, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj mam dla Was 10 wskazówek i takich rozwiązań, które pomogą Wam zaoszczędzić pieniądze na ubraniach. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Na samym początku zastanówcie się, dlaczego chcecie mniej wydawać i dlaczego chcecie mieć mniejszą szafę. Jakie są ku temu powody? Czy chcecie na przykład ograniczyć zbędne decyzje? Czy macie jakieś inne ważniejsze cele finansowe? Czy chcecie ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie konsumpcjonizmu, kupowanie etycznych marek? Oczywiście tych powodów może być naprawdę mnóstwo i każdy z nas może kierować się czymś innym, każdego z nas może motywować coś zupełnie innego, ale myślę, że to jest taka dobra podstawa, dobry fundament do tego, żeby w ogóle zacząć cokolwiek zmieniać. No ale oczywiście cel sam w sobie nie jest wystarczający, potrzeba tutaj konkretnych zasad, konkretnych wskazówek, które pomogą Wam ten cel osiągnąć, także teraz już przechodzimy dalej do większych konkretów. Numer 2 to regularny przegląd szafy. I wiem, że może na pozór wydawać się, że to nie ma nic wspólnego z naszym dzisiejszym tematem, ale jednak ma, ale do tego zaraz. U mnie taki przegląd odbywa się zazwyczaj przed każdym sezonem, mniej więcej 2-3 tygodnie przed każdą porą roku robię sobie taki przegląd szafy. No i co ten przegląd może nam dać w kontekście właśnie oszczędzania? Po pierwsze, podczas przeglądania, podczas porządkowania naszej szafy możemy przypomnieć sobie o pewnych rzeczach, o których już dawno zapomnieliśmy, których dawno nie nosiliśmy, a które całkiem lubiliśmy przed na przykład kilkoma miesiącami. No i możemy taką rzecz odkryć na nowo i po prostu poczuć się tak, jakbyśmy mieli coś zupełnie, zupełnie nowego, co dopiero kupionego. Kolejna sprawa to to, że podczas takich porządków możecie określić, w których rzeczach już nie chodzicie i raczej chodzić nie będziecie. Wtedy sobie je sortujecie na rzeczy, które zostawiacie, na rzeczy, których nie jesteście pewni i na te, których już nie chcecie na 100%. Następnie zastanówcie się, czego Wam w tej szafie brakuje, no bo oczywiście może się taka sytuacja zdarzyć. Być może Wasz styl ewoluował na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy i jednak czujecie, że czegoś Wam brakuje. I moim zdaniem nie ma w tym niczego złego, jeżeli robimy to z głową. No i już po tym przeglądzie, kiedy macie rozeznanie, co jest ok, co jest nie ok, co potrzebujecie, czego nie potrzebujecie, stwórzcie sobie taką listę rzeczy, które chcecie nabyć w przeciągu kolejnych, nie wiem, tygodni czy tam miesięcy. Ale pamiętajcie, tutaj jest ważne to, żeby robić to z głową, żeby wiedzieć, po co Wam są te rzeczy i na jakie okazje będziecie je nosić. Bo wiecie, nie chodzi o to, że teraz się pozbywacie części ubrań i na ich miejsce kupujecie coś innego, bo to za bardzo nie ma sensu. Chodzi tutaj o to, żebyście podchodzili z taką konkretną intencją do właśnie kupowania tych rzeczy, żeby to nie było takie pochopne, żeby to nie była jakaś zachcianka, tylko faktyczna potrzeba. Podczas przeglądu Waszej szafy być może natraficie na rzeczy, które lubicie, które Wam się podobają i w sumie chcielibyście je nosić, ale z jakiegoś powodu tego nie robicie, no bo nie do końca Wam pasują. Bo może krój jest nieodpowiedni, kolor nie do końca Wam pasuje, może są gdzieś tam rozprute, rozdarte, przetarte i w takiej sytuacji właśnie warto rozważyć renowację tych rzeczy. Udać się do szewca albo do krawcowej, żeby naprawić te rzeczy, bo czasem mam takie wrażenie, że idziemy na łatwiznę i po prostu jeżeli coś jest dziurawe albo coś już jest nie do końca takie, jak byśmy chcieli, nie w takim stanie, no to po prostu to wyrzucamy, bo stwierdzamy, że nic się już z tym nie da zrobić, a zapominamy, że hello, są takie właśnie osoby, które naprawiają takie rzeczy, które się specjalizują. Myślę, że raczej w każdym mieście znajdziecie i krawcową, i szewca i być może dzięki właśnie takiej naprawie, dzięki tej renowacji ta dana rzecz wróci do Waszych łask. Ja powiem Wam, że w swojej szafie mam kilka takich rzeczy, które były zwężane, które były skracane i wiem, że czasem w ogóle o tym zapominamy, że istnieje taka opcja właśnie jak krawiec czy szewc. No ale istnieje i powiem Wam szczerze, że czasem można z tych rzeczy stworzyć zupełnie coś innego. No bo pomyślcie sobie, na przykład z sukienki można zrobić bluzkę, można zrobić spódnicę, można ją skrócić, można na przykład obciąć rękawki, ze spodni długich można zrobić takie, czy czwarte, można zrobić krótkie. No jest naprawdę wiele opcji, ale po prostu trzeba się wykazać trochę kreatywnością. Jakiś czas temu też na przykład natrafiłam na takie konto na Instagramie jakiejś firmy, która zajmuje się odnową obuwia. No i dosłownie, słuchajcie, ja byłam w szoku, jak zobaczyłam zdjęcia przed i po, bo na przykład na pierwszym zdjęciu były takie totalnie zniszczone życiem trampole, a na drugim
jakby zupełnie nowe, w innym kolorze, mimo że te same. Także no, w dzisiejszych czasach taka renowacja rzeczy to nie jest nic trudnego i też wydaje mi się, że to nie są jakieś kosmiczne pieniądze, na pewno nie takie, jak byśmy mieli iść kupić nowe. No i inną opcją, która przychodzi mi do głowy na przykład w kwestii ubrań, to jest właśnie przefarbowanie ich. W sklepach spożywczych czy w jakichkolwiek marketach dostępne są takie barwniki do ubrań i możecie sobie przefarbować na jakikolwiek tylko kolor chcecie, także to też jest na przykład fajna opcja na to, żeby odświeżyć sobie po prostu jakąś rzecz. Nie wiem, macie biały t-shirt, ale on już jest taki trochę, wiecie, pożółkły, gdzieś tam już tak wstyd nim chodzić na zewnątrz, no to po prostu sobie farbujecie na czarno czy tam na jakiś fajny kolor i macie nowy podkoszulek. Kiedy dochodzicie do wniosku, tak, to jest ten moment, kiedy mam potrzebę wybrać się na zakupy, mam potrzebę kupić coś, czego w mojej szafie nie ma, a czego mi brakuje, to pamiętajcie, żeby te zakupy były świadome. A co to znaczy? Po pierwsze, nie podejmujcie pochopnych decyzji. A na pewno w tym Wam pomoże świadomość tego, jaki jest Wasz styl, co do Was pasuje, jakie kroje, jakie fasony, jakie kolory. I odsyłam Was do mojego filmu, który nagrałam jakiś czas temu, już dawno, dawno, o tym właśnie, jak określić swój styl. Kolejna sprawa to to, żebyście pamiętali o liście potrzebnych rzeczy, którą stworzyliście w kroku pierwszym. No i właśnie na podstawie tej listy dopiero decydowali, co kupić jako pierwsze, co kupić jako drugie, jako trzecie i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście też nie traktujcie zakupów jak rozrywki. W tym sensie, że na przykład nudzi się Wam, nie macie co robić, albo macie zły humor i po prostu wybieracie się na zakupy, żeby sobie coś zrekompensować. Oczywiście rozumiem, że dla kogoś to może być rozrywka i okej, nie mam z tym problemu, jakby to nie jest film o tym, czy to jest dobre, czy to jest złe. Natomiast pamiętajcie, że w ten sposób nigdy nie oduczycie się impulsywnych zakupów i nie zaoszczędzicie pieniędzy. Zanim jeszcze wybierzecie się na zakupy, ustalcie budżet, czyli ile jesteście w stanie wydać na konkretną rzecz. I oczywiście to mogą być jakieś tam widełki, nie konkretne sumy, ale żebyście podeszli do tego raczej realistycznie. No i postawcie na jakość, a nie na ilość, bo w ostatecznym rozrachunku na jakość i tak zaoszczędzicie. Taki plan budżetowy pomoże Wam oszacować, ile pieniędzy potrzebujecie na wszystkie rzeczy z Waszej listy. Dzięki temu też zobaczycie po prostu, jak to się przekłada na Wasze zarobki, na Wasze możliwości finansowe, bo może się okazać, że na przykład wszystkie te rzeczy, które sobie tam gdzieś wypisaliście, kosztują w sumie za dużo i nie do końca Was na to stać, może na tym ucierpieć, mogą na tym ucierpieć Wasze oszczędności, a nie do końca byście tego chcieli. No i poza tym, słuchajcie, widząc tą kwotę, powiedzmy, nie wiem, 1500 zł, to jest to już jakaś większa suma, tak? Dla jednego to jest więcej, dla drugiego mniej, nieważne. Ja tutaj po prostu strzeliłam i widząc tą 1500 zł, możemy się zastanowić jeszcze raz, czy na pewno my tego wszystkiego potrzebujemy. Czy może można coś wykluczyć, bo to jest dużo, na tym ucierpią nasze oszczędności, albo na przykład zaoszczędzimy mniej na coś dużo ważniejszego dla nas, no bo pomyślcie sobie, idziemy do sklepu, wydajemy tutaj 200, tam 50, tu 100, nie myślimy o tym, nie kontrolujemy tych wydatków, zapominamy totalnie, że nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu wydaliśmy, nie wiem, 300 zł na coś, idziemy do sklepu. Jakbyśmy to sumowali pod koniec roku, okazałoby się, że pewnie wydaliśmy, nie wiem, z kilka tysięcy na te wszystkie rzeczy. Natomiast tu mamy już czarno na białym, widzimy, ile wydamy i możemy to jeszcze jakoś zmienić. Dla lepszej kontroli wydatków możecie sobie ustalić konkretny okres, konkretny czas w roku, kiedy zakupy robicie. Wiem, jak to brzmi, ale powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo skuteczne. Chodzi o to, żeby po prostu ustalić sobie, robię na przykład zakupy co 3, co 4 albo co 6 miesięcy, albo na przykład raz do roku, jeżeli ktoś tak woli. I po prostu tylko wtedy te zakupy robimy, ustalacie sobie listę potrzebnych rzeczy, kupujecie i na kolejne parę miesięcy zapominacie. I po prostu nie myślicie o tym, że coś tam jest Wam potrzebne, że musicie iść do sklepu na zakupy, że musicie poprzeglądać strony, może są jakieś promocje. Nie, tylko w tym czasie kupujecie i to jest naprawdę bardzo dobry sposób na to, żeby ograniczyć takie impulsywne zakupy, żeby oduczyć się takiego łażenia po sklepach dla zabicia czasu, dla przyjemności i kupowania pod wpływem takiego właśnie impulsu zachcianki. To jest naprawdę dobry sposób. Powiem Wam szczerze, że ja właśnie tak się oduczyłam kupowania, bo miałam przerwę na przykład 4 miesięcy, 6 miesięcy. I powiem Wam szczerze, że to jest tak, jeżeli przez długi czas czegoś nie robicie, to naprawdę o tym po prostu nie myślicie, zapominacie. Ja nie miałam kompletnie na przykład potrzeby, żeby coś kupować, nie chodziłam do sklepu, bo tak sobie postanowiłam i to mi naprawdę bardzo, bardzo pomogło.
oczywiście wiem, że tutaj Ameryki nie odkryłam. Kupowanie z drugiej ręki to jest coś, co znamy od wielu, wielu lat, ale i tak mimo wszystko wydaje mi się, że nie jest to tak bardzo popularne, jak być powinno, przynajmniej moim zdaniem. Mamy sklepy second hand stacjonarne, online, mamy sklepy vintage, mamy OLX-a, mamy Vinted, albo na przykład grupy na Facebooku, miejsca, w których znajdziemy naprawdę ubrania w bardzo dobrym stanie, w bardzo dobrych cenach, dużo niższych, czy najczęściej dużo niższych niż w sklepach. Można tam znaleźć naprawdę najróżniejsze perełki. Mi się udało kilka razy na przykład kupić rzeczy z metkami, które nie były praktycznie noszone, albo takie, które były w idealnym stanie, za cenę w ogóle kilka razy niższą niż oryginalnie. Możecie tam znaleźć też na przykład ubrania etycznych marek, które są w dużo niższych cenach, na przykład kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset złotych taniej. Oczywiście wszystko zależy od stanu i tego, ile było używane, ale zazwyczaj są to naprawdę rzeczy w bardzo dobrym stanie mimo wszystko. Jeżeli jest Was stać, no to oczywiście warto kupować i wspierać te polskie etyczne marki, no ale jeżeli nie chcecie wydawać tylu pieniędzy, no bo nie oszukujmy się, wiele tych rzeczy po prostu jest naprawdę bardzo droga, albo Was po prostu na to nie stać, no to myślę, że to jest bardzo dobry kompromis i fajna opcja na to, żeby mieć coś, co było wyprodukowane w sposób etyczny, jeżeli Wam na tym zależy, a z drugiej strony właśnie też jeszcze dodatkowo wykorzystać to, że to już zostało wyprodukowane i Wy kupujecie coś, co komuś się już nie przyda i po prostu będziecie tylko używać dalej. No dobra, tutaj też wiem, że nie zabłysnęłam jakimś super oryginalnym pomysłem, ale słuchajcie, wyprzedaże, newslettery to są właśnie takie okazje, które naprawdę mogą pomóc Wam zaoszczędzić sporo pieniędzy. Tylko pamiętajcie, wybierajcie się na wyprzedaże tylko wtedy, kiedy faktycznie czujecie, że czegoś potrzebujecie i akurat macie możliwość kupić taniej. Jak najbardziej warto korzystać z takich okazji, ale nie róbcie tego pochopnie, nie róbcie tego impulsywnie, tylko w momencie, kiedy macie gdzieś tam zapisane rzeczy, o, potrzebuję, nie wiem, płaszcza na kolejny sezon zimowy i akurat teraz są już w przecenie, no to sobie kupię, tak? Bo jest taniej i mogę zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. To jak najbardziej to jest taka świadoma i odpowiedzialna, można powiedzieć, decyzja, a nie taka, wiecie, na zasadzie, że a dobra, idę na wyprzedażę, bo kupię coś taniej, cokolwiek, ale kupię taniej. Słuchajcie, wtedy i tak nie oszczędzacie, i tak wydajecie więcej, no bo kupię, bo jest taniej, a nie kupię, bo jest mi niepotrzebne, no to jakby moim zdaniem jest oczywiste, że jak jest mi niepotrzebne i nie kupuję, no to zaoszczędzę 100%. Ale okej, załóżmy, że faktycznie potrzebujecie paru rzeczy. Wyprzedaże są 4 razy do roku. W styczniu, w kwietniu, w lipcu i w październiku. W styczniu i w lipcu to są te największe, od 50 do 70%. W kwietniu i w październiku około 30%. Oczywiście to może być różne w zależności od, nie wiem, miasta czy tam galerii, ale tak powiedzmy, że plus minus to są właśnie te przedziały. W styczniu mamy przecenioną kolekcję jesienną i zimową, w kwietniu wiosenną, w lipcu wiosenną i letnią, a w październiku jesienną. Ale oczywiście jeszcze raz podkreślam, nie przesadzajcie i idźcie na wyprzedaże tylko wtedy, jeżeli faktycznie potrzebujecie, bo inaczej w kontekście oszczędzania nie ma to większego sensu. Kolejną bardzo fajną opcją na to, żeby zaoszczędzić na zakupach i przede wszystkim przestać kupować, to jest stworzenie szafy kapsułowej, czyli szafy, w której wszystko do siebie pasuje i w której możecie te rzeczy ze sobą w najróżniejsze sposoby łączyć. Oczywiście ja wiem, że to nie jest dla każdego, ale jeżeli Wam zależy na takiej małej, ale kompaktowej szafie, no to szafa kapsułowa to jest właśnie coś dla Was. Przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o ograniczenie kupowania, to w szafie kapsułowej jest fajne to, że jeżeli macie przemyślane wszystkie te rzeczy, które w niej macie i one faktycznie do siebie nawzajem pasują, to wystarczy, że dokupicie sobie jedną albo dwie rzeczy i one już Wam dodatkowo dają możliwość kilku czy kilkunastu nowych stylizacji. Bo powiedzmy, że dokupujecie sobie jedną górę i jeden dół, czyli nie wiem, jedną koszulę i jedne spodnie, dodatkowo tą koszulę możecie łączyć ze swoimi wszystkimi dołami i te spodnie możecie łączyć ze swoimi wszystkimi górami. Czyli dodatkowo można powiedzieć, że jakieś kilkanaście nowych stylizacji. W zależności tego, ile tych rzeczy macie w tej szafie, a to już jest w ogóle zupełnie coś innego. Odsyłam Was w ogóle do mojej playlisty z szafą kapsułową. Tam znajdziecie kilka fajnych wskazówek. Jeżeli potrzebujecie czegoś tylko na jakąś jedną okazję, nie wiem, na urodziny, na wesele, na chrzciny, czy na cokolwiek innego, no to słuchajcie, kupowanie jednej rzeczy tylko dedykowanej tej jednej uroczystości
nie ma zbyt wielkiego sensu. Ja pamiętam, że popełniałam ten błąd i nieraz zdarzyło mi się kupić nową sukienkę. Miałam na przykład kilka wesel i na każde kupowałam nową sukienkę, no bo jak mogłabym się pokazać w tej samej. Ale przeszło mi to już na szczęście i teraz słuchajcie, nie mam problemu z tym, żeby właśnie pożyczyć sobie, jeżeli mam taką możliwość. Wiadomo, jesteśmy dorośli i nie niszczymy ubrań, także to nie jest tak, że pożyczymy komuś albo od kogoś sukienkę i po prostu oddamy zniszczoną totalnie. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym, nie wiem, będąc na weselu, nie wiem, zabrudziła nawet czyjąś sukienkę. Ja najczęściej pożyczam od moich kuzynek albo kupuję po prostu second hand. Wiadomo, że są takie rzeczy, takie sukienki, takie ubrania, które bardzo, bardzo lubimy i bardzo nam na nich zależy i nie za bardzo chcemy je pożyczać, bo zawsze jest jakaś szansa, że coś tam jednak może się zdarzyć. No to wiecie, i tak mamy zazwyczaj tego więcej. Ja mam kilka sukienek, więc nawet jeżeli jednej po prostu nie pożyczę, bo nie chcę, no to jest zawsze cała baza innych, z których może sobie ktoś wybrać. Także jeżeli macie, nie wiem, siostrę, koleżankę, kuzynki i jesteście z nimi na tyle w dobrym kontakcie, że nie mam problemu, żebyście sobie nawzajem pożyczały, no to ja to bardzo Wam polecam, bo dzięki temu możecie zaoszczędzić, dzięki temu w Waszej szafie nie kumulują się niepotrzebne ubrania, bo powiedzmy sobie szczerze, w takich sukienkach gdzieś tam koktajlowych, wizytowych nie chodzimy za często, a to zazwyczaj z nimi jest problem. Więc ja jak nawet kupuję, to staram się, żeby to była taka sukienka uniwersalna, którą założę na kilka okazji i przede wszystkim w ogóle nie przejmuję się tym, że na przykład pod rząd idę w tej samej sukience na jakąś okazję, bo to też jest po prostu w naszej głowie takie przeświadczenie, że ludzie pamiętają, w czym my byliśmy, a ja na przykład kompletnie nie pamiętam, w czym tam kiedyś ktoś był na jakimś tam weselu czy na jakiejś tam imprezie i tak naprawdę to jest mi to obojętne. I wszystkim wkoło też to jest obojętne. Oczywiście wiadomo, że są typy takich wredot, które po prostu będą wszystko notowały i będą obgadywały wszystkich i jechały z góry do dołu, ale jakby wiecie, po prostu starajcie się nie otaczać takimi ludźmi i stronić od nich. Jeżeli nie możecie po prostu ograniczyć kontaktu, to po prostu to olewajcie i róbcie to, na co macie ochotę. Po prostu żyjcie po swojemu. Także nie przejmujcie się i nie miejcie problemu z tym, że coś pożyczycie od kogoś i ktoś inny będzie wiedział, że to jest pożyczone i pomyśli, że nie wiem, was nie stać albo coś takiego. Miejcie to po prostu. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam przyda i te wskazówki mogą Wam faktycznie zaoszczędzić i uniknąć jakichś takich niepotrzebnych, impulsywnych zakupów. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze wskazówki, jakie są Wasze takie tipy na to, jak nie wydawać dużo na ubrania. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Watch me in the water. I need a heavenly